Gaz, jeszcze. Tak będę niszczył wrogów. A jeszcze. Trzy. Dwa. Jeszcze raz. Dobra. Przerwa. A ja dzisiaj na treningu razem ze Skolimem. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Dzień dobry. Siemanko, trening ze Skolimem. Tutaj jest mój trener, Sebastian Grzegrzuka. Razem ćwiczymy, przygotowujemy się do walk. No a dziewczyny się na nas oglądają. Ile razy w tygodniu ćwiczycie? Zazwyczaj 3 razy, plus jeszcze jakieś treningi takie aerobowe. Poza aerobami, na jaki trening stawiacie? Seba. Przede wszystkim motoryczno, taki wytrzymałościowy trening i siłowy. Czy przy tym trzymasz dietę? Tak, wiesz co? Śniadanie jem zdrowe, ale bardzo lubię fast foody i często pojawiają się w moim życiu praktycznie codziennie. Uważam, że nie ma co sobie w życiu odbierać przyjemności takich jak... Czyli co? Burgery, kurczaki? Burgery, kurczaki, pizza. Bez kalorii. Nie liczysz kalorii? Nie, nie liczę. Uważam, że to była głupota. Lecimy dalej. Kochani, pokażę wam moje dalsze ćwiczenia. Zapraszam was. Chodźcie, obserwujcie. Może zmotywuję. Część z was. Spodziewałeś się takiego sukcesu? Wyglądasz idealnie? Wyglądasz... Super piosenka. Wyglądasz idealnie. Tańczysz tylko dla mnie. Powiem ci, że wiedziałem, że to będzie dobry numer, bo przed premierą zagrałem go na koncertach ze 3, może 5 razy. Był przyjęty przez publiczność pięknie. Wiedziałem, że będzie dobrze, ale nie, że aż tak, że w pół roku 108 milionów. To mnie zaskoczyło. Jak świętowałeś ten sukces? Piłem szampana, odpaliłem live'a w portalach społecznościowych. Wypiłem szampana na raz, razem z moimi przyjaciółmi. Oczywiście jednego na głowę. Lecimy dalej. Wyciskanie robimy. Który z twoich numerów jest twoim ulubionym? Mój ulubiony? Kiss me, baby. Zdecydowanie, bardzo go lubię i super ludzie śpiewają go ze mną na koncertach. A który jest najbardziej niedoceniony, twoim zdaniem? Też on, bo od razu był wypuszczony, bo wyglądasz idealnie i zawsze jak jest duży sukces, to potem szerzej, od tej drugiej oczekujemy tego samego. Ja? Podnieś mi sobie. Ja, okay. Lecimy. Masz jakiś patent na osiągnięcie sukcesu? Smaruję się czosnkiem przed każdą premierą. Pamiętasz swój pierwszy koncert? Pamiętam. Był fatalny. Dlaczego? Jeszcze ci powiem. Czekaj, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Dobra. Pięć. Bomba. Był fatalny. No. Ponieważ graliśmy z całym bandem i dużo dłużej się rozkładaliśmy niż ten koncert. Tutaj, niż ten koncert trwał. I co wam powiem, kochani? Odnośnie tego koncertu, że chodźcie, było na nim mnóstwo moich znajomych, przyjaciół, koleżanek i tak jak mówię, rozkładanie było dużo dłuższe niż sam koncert. Dobrze, że teraz te koncerty wyglądają zupełnie inaczej. Najdziwniejsza rzecz, jaka ci się kiedykolwiek przytrafiła? Skąd wy te pytania bierzecie? Najdziwniejsza rzecz. Wiesz co? Nie wiem, nie mam pojęcia, coś dziwnego. Już wiem. Kiedyś nagraliśmy koncert, dokładnie we wrześniu, to miałem taką sytuację, że dziewczyna wspinała się pod biuro na ochronie do tego klubu, w którym graliśmy. Składała najpierw propozycje erotyczne dla mnie, potem dla mojego klawiszowca, a finalnie, jak ja się nie zgodziłem i mój kumpel też, to pytała, czy jest chociaż z nami jakiś kierowca, który ją tam pociśnie. Najgłupsza rzecz, jaką o sobie usłyszałeś? Że jestem... najgłupsza rzecz? Nie no, słyszałem dużo. Słyszałem, że jestem gejem, że jestem hamem. Jakieś takie w ogóle niestworzone historie. Powiem ci, że nie przejmuję się tym. 10. Najgorszy zakup w twoim życiu? Co najgorsze? Zakup. Zakup? Coś, czego żałujesz? Na co wydałeś za dużo pieniędzy? Co ja mogłem kupić niepotrzebnego? Wszystko potrzebne. Jeszcze raz. Kurczę. Dobra, okej. A słyszałeś o moim najgłupszym zakupie, czy nie? Nie, dlatego chciałem się dowiedzieć. Może nie było takiej rzeczy. W takim razie najbardziej ekstremalna rzecz, jaką zrobiłeś w życiu. Kiedyś jak miałem propozycję zagrania w reklamie firmy sportowej i wymaganiami było to, że trzeba było skakać do wody z 15 metrów. Nie umiałem tego kompletnie, aczkolwiek bardzo dobrze pływałem. I w tej karcie castingowej napisałem, że mam doświadczenie w skokach do wody. I słuchajcie, co jest najlepsze, że wygrałem ten casting i zagrałem tą reklamę, która była hitem w Niemczech, we Francji. Zapraszam. Teraz zbierasz swoją ekipę i gdzie jedziecie? Sebastian,
Gdzie jedziemy? Nie wiem, no gdziekolwiek. Góry. Góry, Mazury. Meksyk. Meksyk, o właśnie, polecielibyśmy do Meksyku, żeby poczuć typowy latynoski klimat. Myślę, że pogoda byłaby dobra i my też czulibyśmy się super tam. Jaka twoim zdaniem jest najlepsza impreza? Spontaniczna. Najlepsza impreza by była taka, gdybyśmy po kręceniu tego materiału wybrali się gdzieś razem. Muzyka czy aktorstwo? Jeszcze dwa. Jeszcze pół roku temu odpowiedziałbym, że jedno i drugie, ale teraz bez wahania powiem, że muzyka, pełna dowolność, radość, kontakt z fanami, coś pięknego. Słodycze czy schabowy? Zdecydowanie schabowy. Ograniczam cukier, praktycznie nie jem cukru. Raz na jakiś czas mam smaka na czekoladę, ale jeśli chodzi o tradycyjne polskie jedzonko, to kochani, zdecydowanie schabowy. Rihanna czy Taylor Swift? Nie no, Rihanna, dlatego, że ma dużo fajniejszy tyłek. Co ci sprawia największą radość, kiedy grasz w serialu albo w filmie? Największą radość sprawia mi to, że mogę być podczas mojego jednego życia księdzem, piłkarzem, wcielać się wiele w postaci, dawać im coś od siebie, ale też tak budować postać, żeby od pani najwyższa trochę się zmęczyłem. 15 sekund, dawaj. Dobra, lecimy. Przyglądajcie się, motywujcie się. Go! W jakiej aktorce albo piosenkarce podkochiwałeś się, jak byłeś mały? Zdecydowanie Natalia Oreiro. Pamiętam, że jako 6-letni chłopak poprosiłem mamę, żebyśmy do Natalii wysłali list miłosny. No i mama pomogła mi go napisać. Nie pamiętam, czy już miałem pisać, czy nie. Ale nie odpisała mi, ale już jestem blisko tego, żeby z nią wejść w jakąś relację. Zrobimy jeszcze to. Zagrałbyś w filmie erotycznym? Nie, może nad czym ja się zastanawiam, nie. Aczkolwiek przyznam się szczerze, że jako 18-letni chłopak miałem taką propozycję. Zagrałem w jednym filmie i dziewczyna, która ogarniała mi kostiumy, napisała mi tak, po 2 tygodniach od tego projektu. Słuchaj, Skolim, ładnie wyglądałeś, wyglądałeś idealnie. Potrzebujemy do naszej produkcji nowych twarzy. Banana wysłała mi, nie? Że nowych twarzy. Co cenisz w ludziach najbardziej? To, że dają z siebie wszystko, że są kochani, szczerzy, uczciwi, uśmiechnięci i po prostu, że są dobrymi, fajnymi ludźmi i zawsze chciałbym się takimi osobami otaczać. Życzę tego sobie, Sebastianowi, każdemu słuchaczowi i każdemu panowi Radia Vox, żebyście mieli wokół siebie cudownych ludzi. A co cię drażni w ludziach w takim razie? Drażnią mnie plotki, drażnią mnie hejty i jakaś taka wrodzona złość. Nie lubię tego. Masz teraz 24 godziny tylko dla siebie. Co będziesz robił? Jak wykorzystasz ten dzień? Będę robił to samo, co robię cały czas. Będę ćwiczył, będę się bawił, będę komponował muzykę. Od jakiegoś czasu żyję tak, jakbym codziennie miał urodziny. Mam zajebiste życie, dziękuję za nie i nic bym nie zmienił. Nie da się na dzień dzisiejszy czegoś robić fajniej. Patrzcie, przyglądajcie się, bo właśnie podczas takich treningów szlifuje się formę, dzięki którym się wygrywa walki. I schodzimy. Paweł, jakieś pytania? Co sprawia, że jesteś szczęśliwy w tym momencie? Że doszedłem do takiego miejsca w swoim życiu, że ludzie z radia, które słuchają jako dzieciak, przyjeżdżają do mojego miasta, robią ze mną wywiad. Ja im pokazuję swój dzień, korzystam z waszego kanału dystrybucji, żeby przybliżyć fanom swoją osobę. Jest to coś pięknego, marzenia się spełniają. Gdzie widzisz się za 10 lat? W związku z tym, że jakiś czas swojego życia mieszkałem na Teneryfie, na wyspach. Kanaria, Puerto de la Cruz, to chciałbym poczuć ten latynoski klimat i grać na dużych stadionach. Buenos Aires, Brazylia, Chile, Kolumbia. Trafić do tych ludzi, trafić z tym językiem i zrobić w końcu ten numer, który będzie miał miliard wyświetleń. Tego ci w takim razie życzę. Dzięki wielkie za super spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję kochani, bądźcie przy mnie i za 20 lat też. Żółwik. Dzięki bardzo.